Przewidywanie jest niezmiernie trudne, zwłaszcza wtedy, kiedy idzie o przyszłość. To powiedział Niels Bohr i trudno się z nim nie zgodzić, bo przyszłość jest tak naprawdę niewiadomą. Pomimo tego, że planujemy, pomimo tego, że rezerwujemy wyjazdy, pomimo tego, że lokujemy pieniądze, pomimo tego, że mamy jakieś plany na przyszłość, to tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, co wydarzy się następnego dnia. Gdybyśmy potrafili przewidywać przyszłość, nie byłoby katastrof, nie byłoby wypadków, nie byłoby huraganów, które są nam w stanie zagrozić. Ale tak nie jest, dlatego że przyszłość, nieważne czy to mówimy o perspektywie lat, miesięcy czy chwili, jest dla nas kompletnie niewiadoma. Zawsze może wydarzyć się coś, co nas zaskoczy. Brak prądu, nagły wypadek, nagły telefon. To wszystko sprawia, że perspektywa przyszłości jest niewiadomą, a co za tym idzie, różnie na tę przyszłość spoglądamy. Czasami spoglądamy bardzo optymistycznie, czasami przyszłość widziana jest w ciemnych kolorach. I myślę, że duży wpływ na to, z jaką perspektywą spoglądamy na przyszłość, ma nasza perspektywa dzisiejsza. O ile wszystko dobrze się układa, jak można by powiedzieć, o ile jesteśmy młodzi, piękni i bogaci, z pewnością perspektywa przyszłości wydaje się o wiele prostsza, o wiele łatwiejsza. Trudniej spogląda się na przyszłość wtedy, kiedy nasza obecna sytuacja jest zła. Kiedy straciliśmy pracę, kiedy zdarzył się wypadek, kiedy otrzymaliśmy informację o diagnozie, jakąś informację, która zwala nas z nóg i to wszystko sprawia, że mówienie o nadziei, mówienie o przyszłości, o radości, jaka jest przed nami, to wszystko wydaje się wtedy niemożliwe. Ale kiedy spojrzymy na historię narodu izraelskiego, to możemy zobaczyć, że dzieje się w nim coś szczególnego i niesamowitego. Historia tego narodu obfituje w sytuacje, wydarzenia, które wydawały się, że tak naprawdę stanowią już o końcu tego narodu. Przecież ich pobyt w Egipcie na dobrą sprawę wydawał się, że zmierza już ku końcowi i perspektywa kilkudziesięciu lat będzie perspektywą wymarcia tego narodu. Niewola babilońska i można by tak mnożyć wydarzenia, ale to właśnie wtedy, kiedy Izrael znajdował się w trudnej sytuacji, kiedy znajdował się w trudnym położeniu, zawsze dochodziło do nich Boże Słowo, które dawało im nadzieję, które sprawiało, że nawet pomimo niewoli, nawet pomimo tego, że wydawało się, że już nigdy nie wrócą do swojego kraju, to jednak potrafili spoglądać inaczej. Bo taki jest sens Bożego Słowa. Taką siłę i taką moc w swoim Słowie zawarł Bóg. Ale to słowo nadziei nie jest tylko i wyłącznie na chwilę złą, na to, gdy jesteśmy w jakiś sposób w tragicznym położeniu. To słowo nadziei jest na każdą chwilę. Na chwilę radości i na chwilę smutku. Bo Bóg nie jest z człowiekiem tylko wtedy, kiedy jest dobrze lub wtedy, kiedy jest źle. Bóg jest z człowiekiem cały czas, bo taka jest obietnica zawarta w Słowie Jezusa Chrystusa, w Jego przyjściu, w Jego krzyżu. Myślę, że też z taką nadzieją ludzie przychodzili do Chrystusa, by słuchać Jego słowa, ale też by doświadczać Jego cudów. Dlatego bez względu na to, jak dzisiaj wygląda nasz dzień, jak dzisiaj wygląda nasza chwila, jak spoglądamy dzisiaj na przyszłość, spójrzmy na słowo, które nam jest dane, jako na słowo nadziei skierowane właśnie do nas.